Siema! Dzisiaj przywieziemy sobie gabaryty. Na samym początku chciałem powiedzieć, że ten film nie jest tak mega realny. Wiem, że powinna być 4-osiowa ciężarówka i inaczej to wygląda, ale od razu mówię, że już cieszę, nie przycipiaj w komentarzu. Zostawcie subika, zostawcie lajka i lecimy z odcinkiem. I pamiętajcie o tym, co mówiłem w ostatnim odcinku, że jak będziecie subskrybować kanał, to będą pojawiać się filmy z Farminga 25. Do pokonania mamy trasę mającą 278 km z Drezna do Wrocławia. Mamy zestaw ładunkiem ważącym 44 tony. Całkowity zestaw waży około 84 ton. Mający zabezpieczony jest ładunek na 4 potężne pasy. I jak widzicie, mamy właśnie tutaj wszystkich, którzy obserwują cały proces. Właśnie cały proces tego załadunku, tego zabezpieczenia transportu. Zobaczcie sami, jakie animacje są i w ogóle jak to wygląda przed ruszeniem w ogóle trasy. Zestaw ma 22 metry około długości, 5 metrów wysokości oraz około 6 metrów szerokości. Także jest grubo. Do dyspozycji mamy dwóch pilotów, jednego z przodu, drugiego z tyłu. I moją skanię 730-konną. Trzyosiowo oczywiście, ale... Także wyjeżdżamy z miejsca załadunku. I trzeba uważać naprawdę, bo mamy mało miejsca, mamy duży ładunek. A też naczepa fajna jest, bo ma tynią odskrętną. Dzięki czemu o wiele łatwiej jest zmieścić się w małych, ciasnych drogach. Oczywiście, włożąc gabaryty, mamy pierwsze miejsce, znaczy mamy świetne.